Z reguły dzieci były dobrze przygotowane, napisały całkiem dobrze historię. Fakt, że ten test historii był dość łatwy. Natomiast na przykład na egzaminie ustnym bardzo dobrze wypadała ta młodzież, która zdawała matematykę. I jest dużo osób, które zostały przyjęte na studia techniczne, jak pani zauważyła, politechniczne i na studia ekonomiczne. Ale jest też mnóstwo osób, które na dziennikarstwo, chyba z 10 osób na dziennikarstwo zostało przyjętych. To były te osoby, które całkiem dobrze wypadły i były zwolnione z egzaminu ustnego.